przed meczem mówiliśmy, że naprawdę że to jest najważniejszy mecz dla nas w tym roku i żeby musieli to wygrać. Dziewczyny naprawdę dobrze, bardzo dobrze dziś zagrali. Misze przez tam 4-5 minut, tylko było tak niezespołowa gra, gdzie Bydgoszcz wróciła. I później jak znowu zaczęła grać bardzo dobrze w obronie, zespołowo do ataku, myślę, że odskoczyliśmy i zrobili taki wynik. Cieszę się z zwycięstwa, bo naprawdę jak mi to dziś przed meczem powiedział, żeby wygrać jednym punktem, to by było też tak szczęśliwy. Bo Bydgoszcz jest dobrym zespołem. Adam naprawdę trenerem z górnej półki trenerów i myślę, że ten zespół też będzie jeszcze lepiej, że może jeszcze lepiej grać. Tak, ja zgadzam się z trenerem. Byłyśmy dobrze przygotowane do tego meczu. Trener nam określił, jak mamy bronić Bydgoszcz i myślę, że wszystkie te zadania wykonałyśmy. No i przede wszystkim dobra skuteczność, myślę, bo 4 zawodniczki powyżej 15 punktów rzuciły, także to w głównej mierze spowodowało, że wygrałyśmy ten mecz. No i przede wszystkim dobra walka, ale też gratuluję Bydgoszczy, bo robiła nam stracha przede wszystkim też przed meczem i w trakcie te kilka minut były takie, że aż nie można było siedzieć spokojnie. To, co pokazały w pierwszej połowie, to wyglądające tak zespół żeński, no to rzadko się ma okazję obserwować tak skutecznie. Myśmy stosowali różne metody w obronie i po prostu to co jak rozstrzelał nas Toruń, to w pierwszej połowie, no to słowa uznania. Mam nadzieję, że dużo ludzi w regionie oglądało ten mecz i mogli popatrzeć na super basket Torunia w pierwszej połowie. Natomiast ja jestem rozczarowany, mam pretensje, że potrafiliśmy w drugiej połowie podjąć rękawice, walczyliśmy twardo. Z 20 punktów doszliśmy na 5. Skończyło się 18, bo Katarzynki miały skontrolować w ważnym momencie grę. Myślę, że nie jest dyshonorem przegrać z tak dobrze grającym zespołem. Zabrakło tej agresji w pierwszej połowie. Tego zdecydowania przede wszystkim również w obronie i poświęceń, bo tak naprawdę niczyje piłki zawsze były Torunia. My nie rzucałyśmy się, nie okazywałyśmy przede wszystkim agresji i chęci. Również ten atak, który myślę, że trochę nieszczęśliwie gdzieś tam piłki powypadały, które były 100% pod koszem.